No siemaneczko mordeczki, tak to wygląda dzisiaj. Lecimy, moi drodzy, zrobić 30. Wczoraj siadłem wieczorem, wam ogarnąłem troszeczkę filmiki. Powiem wam, że jest problem taki, że jestem strasznie rozgadany człowiek i jak mi się gęba otworzy, to już nie przestaje paplać. I tak to wygląda. Tu możecie zobaczyć, nie bez powodu dzisiaj zaczynam tak filmik, ponieważ zobaczcie, to są rzeczy, które działy się ostatnio. Te pomieszczenie było tutaj zrobione, to widzicie, teraz jest normalnie pralka, pranie można zrobić. Tutaj tam jakieś słoiczki i reszta. Tu jest zasłonięta framuga drzwi, że tak powiem. Były tutaj wywalone drzwi, tu kiedyś było przejście, tam jest kotłownia. Są zrobione teraz dwa oddzielne pomieszczenia. I mamy takie pomieszczenie, tu widzicie, przychodzę. Tu akurat wiszą moje rzeczy, przebieram się, idę do garażu. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, jak już widzicie, ja już na burdasa, zachęta do pracy. Można iść. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj tak zaczynamy? Chciałbym wam pokazać troszeczkę dzisiaj, co się zmienia. Tutaj jest, zobaczcie, robota taty. Budynek został wytynkowany, już widzicie, w większej tak naprawdę części. Zostaje tylko nam góra i prawa strona. Tylko trzeba będzie ten złom jeszcze wyrzucić. Przepaść stoi przygotowana. Tu możecie zobaczyć moje drzwi zabezpieczone, żeby nie ubrudzić. Dzisiaj będę musiał drugą stronę zabezpieczyć. I teraz tak, dobra, jesteśmy w garażu. I o co mi dzisiaj chodzi? Taki krótki wstępik. Ponieważ, moi drodzy, no pytacie się często właśnie, czy pomalujemy tą 60. No jak widzicie, ja próbuję wam to zawsze przetłumaczyć, że no to nie jest tak, że ja jestem chłopakiem, który siedzi i tylko nagrywa filmiki na YouTube, tylko, wiecie, naprawia ciągniki, nie wiadomo co. Wiadomo, że no po prostu gospodarstwo jest to no główna rzecz, którą się tutaj tak naprawdę robi, bo mimo że tata jest spawaczem, ja no teraz skończyłem szkołę, będę też musiał iść do pracy, raczej pójdę w mechanikę pojazdów samochodowych, no to mimo wszystko mamy to gospodarstwo i wiecie, no jak to się mówi, rolnik to nie jest zawód, tylko styl życia. No i nawet jeżeli się nie jest rolnikiem, a posiada się gospodarstwo, no to wiadomo, że jesteśmy zobowiązani do pewnych rzeczy. Normalnym ludziom tego nie trzeba tłumaczyć, ale wszystkim tym dzieciakom, które, wiecie, jarają się tylko ciągnikami, bo są młode, chodzą do szkoły i tak naprawdę tylko czekają, aż będą mogły się przejechać 30, 60 czy tam jakimś innym ciągnikiem. No, młodzi, dorośniecie, będziecie wiedzieli, co z tym wszystkim chodzi. Zobaczycie, jak to się wiąże, kiedy trzeba o to wszystko dbać, kiedy trzeba naprawiać pewne rzeczy, których się akurat nie chce naprawiać. No bo niestety, ale no, tak jak widzicie, no na podwórku się dużo zmienia. I mimo że tak naprawdę nikomu by się nie chciał robić, no to widzicie, tu trzeba jedno skończyć, zrobić wiatę. Jest tutaj problem akurat innego typu, o którym nie będę opowiadać. No i widzicie, jedna rzecz stoi unieruchomiona troszeczkę przez problemy z murem z tyłu, ponieważ ten mur jest troszeczkę źle zrobiony, trzeba będzie to zrobić, bo to kiedyś sąsiad stawiał. I są tu takie, widzicie, nietypowe problemy, których by się nie chciało. Ten budynek, no co, pomieszczenie środkowe jest zrobione, znaczy środkowe, ostatnie pomieszczenie jest zrobione. Środkowe ma wylaną posadzkę już dawno, dawno, tam tata sobie funkcjonuje. W pierwszym pomieszczeniu zostało trochę posprzątane, trzeba będzie tam też zrobić remont. No i widzicie, teraz zabieramy się za zewnątrz, trzeba to ładnie zrobić, później pomalować. I tak tutaj wygląda po prostu. Ja później jeszcze bramę będę musiał pomalać, widzicie, to jest cały czas niezrobione. Z tej strony jest pomalowane, z tej strony zostało to zatynkowane, później to muszę zeskrobać. I tak będę musiał to wyczyścić, i pomalować to. Ale nie chciałem tego robić, zanim tata się wziął za tynkowanie, ponieważ sytuacja byłaby adekwatna do garażu, czyli zobaczcie, jak te belki, mimo że były wypiaskowane, podkład, farba, to przy po prostu właśnie później tynkowaniu, to akurat MPK-iem było robione, zawsze gdzieś ta pasa czy coś tam zahaczy i przedrze i widzicie, przetarło mi tutaj właśnie belki, tu idą takie dwutrawniki, no i mimo wszystko rdza wyszła, bo farba została zdarta. Dlatego nie chciałem tego samego błędu popełnić z przodu z bramą, no bo jakby teraz tata szpachlował, to też by mi tą farbę zdarł i tak by później rdza wyszła, dlatego wolę pomalować później i zabezpieczę tylko po prostu wtedy ścianę sobie taśmą, a resztę pomaluję. Co dzisiaj? Dzisiaj, moi drodzy, będziemy kombinować z przednią osią, ponieważ tak, wczoraj byłem, ta tuleja jest wbita tutaj porządnie na ścisk. Została później jeszcze przejechana rozwiertakiem, tutaj jest Fi50 akurat. Całą przednią oś w tym momencie regeneruje. Czekajcie, muszę wyrzucić sobie rzeczy. Robi się tu ciasno, robi się to bałagan, ale ja no powiem wam szczerze, nie ukrywam takich rzeczy. U mnie porządek jest tak naprawdę tylko przed i po skończeniu pracy, natomiast w trakcie wiadomo, jakie są realia. I teraz tak, kupiłem dzisiaj znowu klej. Wczoraj z niego korzystałem, co ja z nim zrobiłem, już go chyba wyrzuciłem. Powiem wam, zarąbista sprawa,
to macie akurat płynny metal z proszkiem stalowym. Powiem wam, spoko to jest. Jest to drogie, akurat zapłaciłem za to 63 zł, ale naprawdę ta mieszanka robi robotę. Kupiłem ją, ponieważ dolna tuleja jest troszeczkę wybita, zobaczcie. Ona na boki nie lata, ale przód, tył, widzicie, o. To jak się ją dociśnie, ma mały luz. Jak ją wysuniecie, no to widzicie, że ona tak luźna, bo tu troszeczkę chodzi. Natomiast ze względu na to, że ona na boki nie chodzi, tylko się wybiła góra-dół, tak jak to pracowało, no to nie ma sensu totalnie tutaj, wiecie, się teraz męczyć, bo teraz, żeby to zrobić inaczej, to trzeba by było to roztoczyć, a niestety, ale wytaczarka jest strasznie niepraktycznym urządzeniem. Zanim się tutaj złapie oś, się to wszystko przeleci, to ja wam powiem, to jest 3 godziny ustawiania maszyny po to, żeby ona może z pół godzinki tutaj nam jeden otwór zrobiła. Później trzeba dorobić tutaj tuleję, całą resztę. Także za wytaczarkę byśmy zapłacili więcej niż ma to sens. Tutaj macie nówka sztuka, te tu właśnie tulejki. Ona była wczoraj wklejona, ale spierniczyłem osiowość. I teraz możecie zobaczyć, o co mi chodzi. Tą tulejkę teraz jak wczoraj wkleiłem, no to widzicie, ona ma tutaj luz, ustawiła się jak chciała. Tą żeśmy wbili, ją ścisnęło, dlatego trzeba było ją tutaj rozwiercić. Też się troszeczkę jajo minimalnie zrobiło. No i teraz musimy po prostu osiowość ogarnąć. Żeby ogarnąć osiowość, to mamy tutaj, zobaczcie, nowy sworzeń. Ten sworzeń tu przez górę przejdzie, bo to jest rozwiercone. Natomiast tu na dole, widzicie, on zapiera się z tej strony. Z tyłu jest troszeczkę luzu. I teraz tak, tu widzicie, jak oszkę przesunę do przodu, tak jak ona idzie, o, poruszamy tym, to sworzeń nam przechodzi. On tu będzie ciasnawo trochę siedział, nie będzie to najmniejszego problemu. Tylko największym błędem, jaki popełniłem wczoraj, było to, że wkleiłem tą tuleję najpierw, a dopiero później zacząłem robić resztę. Dzisiaj ten błąd zostanie naprawiony. Mianowicie, te tulejki troszeczkę podjedziemy. Tą trzeba minimalnie po skosie lekko wyprowadzić. Tutaj trzeba pod kątem ją podszlifować. Tu możecie zobaczyć, w tym celu mam takie właśnie tulejki, znaczy tulejki, takie szczotki. To jest szczota polerująca akurat. Ona ma taki papierek ścierny, setę bodajże, i tym się poleruje generalnie. To jest coś takiego jak tutaj ten typ, to jest akurat lepsza. Ona ma większą średnicę, też taka do polerska bardziej. A tu jest identyczna jak tamta, tylko widzicie, to jest FI60 i one się później zużywają do takiego stopnia jak tutaj. Są jeszcze takie szczotki, możecie zobaczyć z samego papieru ściernego. No i tymi szczotkami naprawdę fajnie takie tulejki idzie troszeczkę tam wypolerować, troszeczkę tam zebrać. One naprawdę dużo nie zdzierają, ale minimalnie cały czas gdzieś tam można tym podjeżdżać. Więc tutaj trzeba będzie lekko poprawić tą osiowość. Dzięki czemu to nam wyjdzie ok, no bo jednak przy wbijaniu, wprasowywaniu, kiedy spornik minimalnie gdzieś tam był zgięty, no to gdzieś te tam setne milimetra zawsze tutaj, tu trochę w lewo, tu trochę w prawo, no i to uciekło. Dlatego dzisiaj to będziemy musieli poprawić, dzisiaj trzeba będzie to zrobić tak jak trzeba. Dlatego tą górną tuleję to jeszcze troszkę podjedziemy, bo widzicie, to jak weszło, to teraz nam, tu widzicie, zaparło się w tulejce i teraz jak będziemy chcieli wyciągać, to wychodzi cała tuleja z otworu. Dlatego musimy to dzisiaj wsadzić tak jak trzeba. Tą tulejkę też trzeba troszeczkę jeszcze poluzować. Trzeba w niej lekko szczotką przepolerować, żeby tą średnicę zwiększyć. No i później będziemy się bawić już, żeby to weszło i żeby to jeszcze miało ochotę się obkręcać. Dobra, moi drodzy, teraz możecie zobaczyć po dotarciu tego, że tak powiem. Zobaczcie, tutaj ten sworzeń chodzi, ale tuleja się obraca. Jak przytrzymamy tą tuleję, to sam sworzeń, to widzicie, dość ciasno tu pracuje i tak to po prostu zostawimy, ponieważ tutaj ze względu na to, że ta osiowość troszeczkę gdzieś tam uciekła, no to jak za szybko, za mocno podjedziemy teraz resztę, no to później to przy pracy się jeszcze szybciej wybije. Teraz jest lekko ciasnawo, nie ma tragedii. Tu na przykład jak obrócimy sobie, no widzicie, ta tuleja się jeszcze obraca. Dlatego na razie tak jak jest, jest ok. Sworzeń wszedł bez większych problemów. Trzeba teraz tą tutaj tulejkę, tak jak widzicie, ona teraz lata. Czekajcie, żeby wam nie zasłaniać. A widzicie, ona cała tutaj się obraca w sporniku. No ale póki co jest to na tyle ciasno spasowane. O, teraz widzicie, na przykład się zablokowała. O, i kawałek idzie. Widzicie, idzie lżej. O, i cały czas teraz na przykład w jedną stronę mogę obkręcać. Bo się tulejka tutaj zablokowała i o, widzicie, idzie ok. Tylko jak cofniemy, to tulejka się zaraz też trochę obróci, a w sumie już nawet nie, zobaczcie, o. Ładnie się obraca, także nie ma problemu. Trzeba teraz tylko to wyciągnąć. Czekaj. Do tyłu, dobra, tu się lekko wybije od tyłu. No to wiecie, to nie ma tutaj co robić zbyt luźno.
To tutaj zostaje, ta tulejka jest tutaj luźnawa. Dlatego teraz to wyciągamy. Nawet o, już się nawet mi trochę przyblokowało. O, teraz czekajcie. Widzicie? Tu jest minimalne jajko, gdzieś tam te niecałe pół milimetra uciekło. Teraz tu musimy ładnie obsmarować to wszystko dookoła, żeby ją tutaj wkleić. Przyłożymy wtedy sworzniem i będzie ok. Najwyżej, jeżeli troszeczkę gdzieś tutaj później ucieknie, to jeszcze raz się szczotą lekko przepoleruje w środku. Minimalnie wtedy tamte parę setek ucieknie i sworzem będzie tu fajnie spasowany. Natomiast chcę to teraz to założyć, później cały spornik wrzucimy już na silnik i później gdzieś tutaj będzie można się podeprzeć saniami czy tam lewarkiem, najlepiej to saniami, bo są stabilniejsze, żeby można było bezpiecznie zdejmować miskę. Dobra, teraz w sumie z rękawiczek będzie łatwiej. Bierzemy teraz tutaj nasz ten klej śmieszny. Możecie zobaczyć. On tutaj jest, służy przede wszystkim do, na przykład, do osadzania łożysk w gnieździe. Bo mamy dwa kleje. Drugi to jest na przykład, to jest taki jak ja do gwintów używałem, aczkolwiek nie wiem w tym momencie gdzie on leży. I tym klejem będziemy po prostu, on jest gęsty, on jest tutaj płynnym metalem, tym będziemy po prostu wklejać tą tulejkę po zewnątrz. To się do takich rzeczy właśnie nadaje, natomiast są jeszcze innego typu kleje, które są bardziej takie rzadsze i one na przykład służą do tego, żeby w środku łożysko, w środku łożyska przesmarować, kiedy na przykład wałek wam się obraca wewnątrz. Teraz zobaczcie, tutaj mamy takie dwa, to teraz o, zdejmujemy i teraz zgodnie z instrukcją, czekajcie, ona jest z tyłu. Sposób użycia: powierzchnie klejone dokładnie oczyścić i odtłuścić, składniki kleju dokładnie wymieszać w stosunku 2 do 1 A do B, czyli 2A do 1 B. Należy klej na nałożyć klej na uszkodzony element tak, by związanie w tak, aby w związaniu i obróbce pozostała spoina minimalnie 1,5 mm grubości. To wam powiem, że to akurat podałem 1,5 grubości, natomiast powiem wam, że jak już to wczoraj wklejałem, to naprawdę dostałem ogólnie takie wytyczne, że jak już była wklejona ta tuleja na ten klej właśnie, to minęła niecała godzinka, wam powiem. W międzyczasie się troszeczkę ten klej podgrzał od palnika i powiem wam, że już to naprawdę mocno związało. Musieliśmy to wybić tam solidniejszym młotkiem, więc po prostu no, widzę, że ten klej jest po prostu warty swojej ceny i warty swojej jakości. Jakby ktoś tam chciał wiedzieć, to jest taki o jakiś pulsar, coś ten design, popatrzcie sobie dobrze. No ja powiem, że no, z tego co widziałem po prostu wczoraj, co się to działo, to było ok. No i też oczywiście tu macie zabezpieczonko, o, zdejmujecie i dopiero teraz macie odbezpieczone, także macie świadomość i pewność, że nikt tu nigdzie nic nie grzebał, że tu żadnego powietrza się nie dostało i nic, ale to się podaje, że tak na powietrzu nie zepsuje. Dobra, i teraz tak, to mamy. Otwieramy teraz tak, otworzymy najpierw B i tu widzicie, mamy takie kurde żółte coś śmierdzące. O Jezu, zapomniałem, jak to śmierdzi. To strasznie śmierdzi akurat. No i bierzemy sobie teraz tutaj, powiedzmy, tyle. Coś takiego, proszę. Co jest? Nagrywam. Dobra, bo siostra przez chwilę była. To mamy A. Wydaje mi się, że w sumie nawet, czekajcie, trochę dużo tego. Bo A, czekajcie, to było B, przepraszam. Niech to sobie tu zostanie. Teraz musimy dwa razy więcej dać A. Nazywam to tak, jak jest to oznaczone. Tu widzicie, jest taki, o, taki srebrny. Nie wiem, czy to jest klej, ale to jest rzadszy akurat. No i tego mniej więcej dwa razy więcej trzeba dać, czyli powiedzmy gdzieś o coś takiego. No i teraz to ładnie trzeba tutaj między sobą jakoś to rozmieszać, żeby nam to fajnie tutaj się wymieszało, żeby była jednolita spoina, żeby była jednolita taka konsystencja. Im lepiej to wymieszamy, tym lepiej będzie to później wiązać. Także zobaczymy, jak to po prostu będzie się tutaj zachowywało, ale powiem wam, że jest ok. Jeszcze do tego całego zestawu, jak ktoś ma naprawdę duże ubytki, to dostajecie takie coś, o, taką siatę. Tą siatę też można tam wyłożyć, dociąć sobie na wymiar, jak macie naprawdę, powiedzmy, te właśnie 1,5 mm gdzieś tam w przestrzeni wybitej i wtedy taką jeszcze siatką tam możecie wyłożyć, to wszystko zalać i
będzie ok. Natomiast w moim przypadku, że ta tuleja nie siedzi nie wiadomo jak źle, to chodzi o to, żeby ją po prostu tam unieruchomić, a nie żeby tutaj robić naprawę 5 mm tego wymiaru, bo to wiecie, to nie o to chodzi. Już milimetr czy półtora byłoby dużo. Tutaj jest dość mały luz. Tak jak mówię, tuleja, tak jak czekajcie, dół jest gdzie kalamitka, to bokami ona się trzyma ciasno, natomiast lata nam oczywiście góra-dół, dlatego tutaj jak przesmarujemy i tutaj też po bokach, byleby nie na kalamitce, trzeba tutaj dalej to odsuwać, to nam to się po prostu ładnie unieruchomi później. Czekajcie, tutaj z tej szpatułki to trzeba pozdejmować, żeby to się ładnie wszystko przemieszało. No i zobaczycie, później naprawdę będzie elegancka powierzchnia, to jak nam zastygnie, to jest ok. Powiem wam, ostatnio w tym wklejałem łożyska u Dawida właśnie, ponieważ on z Wolnicy od strony koła łożysko miał wyrobione na gnieździe. Łożysko było wsadzone, a też się przesuwało, wysuwało się na zewnątrz do środka. Nie było tam jakiegoś kosmicznego luzu, natomiast no, brać się teraz bawić, wytaczać, czy tam coś kombinować, trochę dużo roboty, natomiast takim klejem troszeczkę obsmarowałem, też to jak złapało, to wam powiem, jest super. No mówię tylko, że no, cena tego akurat, to ja zapłaciłem 63 zł. Być może dużo, być może gdzieś jest taniej, ale no powiem wam, mam taki sklepik, taki dziadek u nas sprzedaje, ma swój sklep pod domem dosłownie i powiem wam, że no to jest człowiek, który potrafi uratować wam życie o każdej porze tak naprawdę. Jest w stanie wam otworzyć nawet w niedzielę sklep i jesteście w stanie wtedy skończyć. Dobra, czekajcie. Przydałoby się, nie wiem, weźmiemy papier. Papier i nitro. O, teraz tutaj trzeba ładnie to wyczyścić. Ja jeszcze polecę wyczyścić otwór w sporniku. Dobra. Teraz widzicie, róbmy sobie tak, mamy tutaj otwór na kalamitkę. I teraz tutaj obsmarujmy to dookoła. Nałóżmy tutaj pasty tak, żeby po prostu nie dotykało to do otworu, żebyśmy go nie zalepili przypadkiem. Bo jak zalepimy sobie ten otwór, no to później będzie trochę lipa. Będzie trzeba później przewiercać. A po co? Teraz tu weźmiemy, nałożymy. Dobra. Można zrobić to tak. Teraz tu ze środka, żeby nie powpadało. To normalnie paluchem można nawet rozsmarować. Palców wam nie powinno posklejać. No zobaczcie. Gęstsza taka konsystencja. Ale naprawdę wam powiem, że to jest spoko. Tego typu rzeczy naprawdę potrafią uratować dupę. Tak jak na przykład przy wklejeniu łożysk, kiedy macie luźnawe właśnie łożyska. Czy tak jak tutaj, to akurat lata luźnawo. Dobra, tu jest obsmarowane. Resztę zrobimy w sporniku. Przechodzimy do spornika. No i teraz jak poprzednio wciskamy tutaj tą tuleję. No widzicie, ona już zaczyna inaczej wchodzić. Teraz wchodzi fajnie ciasno. No i dociskamy, tutaj dokładamy oczywiście sworzeń. O. No i widzicie, on teraz wszedł od razu nawet ciaśniej, nawet za głęboko już mi w tym momencie wszedł. Czekajcie, muszę wytrzeć ręce. Bo jeszcze miałem trochę kleju na łapie, nie chciałbym tutaj słożnie obkleić. Zobaczcie, tak to mamy wciśnięte. Tutaj mamy to zostawione do końca. Tu widzicie, albo i nie widzicie, otwór w kalamitce jest. Sworzeń tutaj mamy ustawiony. No i tu jest tutaj wklejone, tutaj bokami widzicie trochę wyszło. Można to tak pościągać, o. Przesmarować to w ten sposób, jeszcze tutaj wtedy też to nam mocniej unieruchomi. Jest ok. Teraz to zostawiamy na spokojnie. Nic tutaj nie ruszamy, nie kombinujemy. Otwór na kalamitkę mamy, także nie ma problemu. On jest dość mały i powiem wam, jest dość wysoko, ale kalamitka jak przyjdzie, to tutaj tak przesmaruje. Można ewentualnie go rozwiercić później nawet, bo tak widzę, że różnie wyglądają. Najwyżej się przewierci, później się jeszcze raz szczotą przejedzie. Tu możecie zobaczyć, zmieniłem właśnie szczotę na taką, bo widzicie,
stopniowaną, że tak powiem, i ona jest właśnie tutaj z papieru ściernego bardziej. To już nie jest taka jak na przykład o, ta o, ona jest polerująca, tata mi dzisiaj wziął, załatwił taką FI50. Natomiast ta już była bardziej papierem ściernym, tak jak właśnie macie tutaj porównanie. Tu macie typowo do polerowania, taka o, nie wiem czy to jest opis jakiś, no nie bardzo. No to jest chyba ta sama marka co kupuje ten papier ścierny. Tak teraz zauważyłem, czekajcie. O, dobrze mówię? Tak. Kling Spor. Tak, dobrze mówię? Kling Spor. No. Papier ścierny też mają dobry na tkaninie. I tu widzicie, są właśnie od nich jeszcze takie szczoty. I tu macie właśnie pokazane, że tutaj macie seta, FI60. Tam jakiś skorzeń i to. I naprawdę to jest spoko, mówię. No to się najczęściej, jak coś robicie, nawet metal możecie tak na stół, mogę wam pokazać, czekajcie. Pobawimy się dzisiaj trochę, zademonstruję wam działanie takich szczotek. Tutaj zobaczcie, o, tą powierzchnię stołu na przykład. Teraz mamy taką szczotkę i zobaczcie. Widzicie, jest wypolerowane. I to nie jest tak, że... No to teraz ubrudziłem palcem akurat. To nie jest właśnie powierzchnia, która jest zdarta, także tutaj jest ewidentne przejście, tylko to jest wypolerowane właśnie. I teraz jakbyśmy się pobawili, co też możemy zrobić? Czekajcie chwileczkę. Teraz mam, widzicie, to jest typowo polerska i zobaczcie. Jakby się ktoś uparł i chciał tym jeździć bardzo długo, to zrobicie lusterko. I powiem wam, że tak się żeśmy bawili. W 30 boki, gdzie maskę mam, tam gdzie naklejki przychodzą, właśnie jechałem między innymi takimi szczotami. Widzicie, no teraz akurat brudzę tylko palcem, ale naprawdę fajna powierzchnia, taka lustrzanka się praktycznie robi. No i mówię, te szczoty, jak i nim jedziecie, tą, jeżeli tą bierzecie, to jest typowo papier ścierny, nie wiem czy to będzie tak widać, o tu na przykład widzicie takie zdarte, o. To jest papier ścierny, takie listki papieru ściernego bardzo gęsto dane i to jak się obraca, to popoleruje, znaczy to w sumie szlifuje. Natomiast to widzicie, jest taka już bardziej szczota, tu mamy później drugi stopień, czyli to, czyli pół na pół. Jest listek i taki właśnie inny materiał, nie wiem nawet co to jest, jakieś takie włókno jakby, czy cholera wie co to jest. A tu już mamy samą tą, te takie właśnie jakby włókno. Czy też ma papier ścierny? Nie, tutaj są same tylko takie. No i w ten sposób tak stopniowo właśnie pierwszy, drugi, trzeci stopień i macie naprawdę lustro. I dlatego takie szczotki na przykład lubię mieć. Jest ich tutaj nawet, widzicie, o, dość sporo, takie, srakie i owakie. Czy takie stożkowe nawet, to mówię, to warto takie rzeczy nawet mieć. Czpieniuweczka i możecie naprawdę z materiałem robić przeróżne rzeczy. No tak jak mówię, takie tule jak są tutaj, to wierzcie mi, rozwiertakiem jakbyście to brali, rozwiertak na raz wam bierze, wiecie, powolutku, stopniowo wchodzi i naprawdę dużo zbiera. Te szczotki naprawdę przejedziecie przez środek parę razy i one robią pył, to się zaczyna pylić, bo to ono zdziera, ale to nie jest tak, że przejedziecie tam i z powrotem i wam milimetr upierniczy. Nie, to właśnie możecie tym tak troszeczkę jeździć po trochę, parę razy przejedziecie przez otwór tam i z powrotem. I później pasujecie, tak jak tutaj. Przejeżdżacie trochę szczotą, wsadzacie sworzeń, jest jeszcze powiedzmy lekko ciaśnawo, to jeszcze raz. Wyciągacie sworzeń, przejeżdżacie z parę razy tą właśnie szczotą i znowu, i znowu. I to jest fajne, bo to jest odśrodkowe. To po prostu wsadzacie do środka, nie dociskacie dół, góra ani nic. I one same po prostu wam biorą, ładnie tutaj wyprowadzają tuleje, więc trochę praktyki na takim sprzęcie i możecie w ten sposób zrobić dobre spasowanie. Okej, co do spasowania, dobra, ja się tu zabieram za ogarnięcie tego, muszę to wszystko wystawić, co tu mi jest niepotrzebne, powynosić szlifierki, nie szlifierki. Widzicie, takim boszem się musiałem, flexem, boszem, jak to lubi, musiałem się męczyć, żeby tą przednią oś wydobyć. Z przednią osią będziemy się męczyć jeszcze później. W tym momencie biorę się do roboty za miskę tutaj, założymy zaraz ten spornik tutaj, to będzie sobie schło w międzyczasie, się nie powinno to nigdzie zepsuć. Podeprzemy się tam za sam koniec, gdzie kalamitka powinna przyjść.
No i będziemy mogli się zabierać za zrzucanie miski i sprawdzenie tam właśnie ocenę przede wszystkim panewek, ocenę wału korbowego i wymianę pompy oleju. Jeżeli wymienię pompę oleju, ciśnienie oleju dalej będzie takie dziwne, że na ciepłym silniku spada do pół bara, do jednego, do połówki, zależy. Przy 600 obrotach to jest właśnie już tak było około pół bara właśnie, co już jest zdecydowanie za małym ciśnieniem. Natomiast na, tak jak mówię, na wyższych obrotach było normalnie tam 3,5-4 bary mniej więcej. Co dla mnie na przykład interpretacja takiego wyniku oznacza, że gdyby wał był wyjechany i by uciekało nam ciśnienie na wale, no to tak czy siak pompa by nie wyrobiła i ciśnienie byłoby niskie. Natomiast jeżeli on na zimnym jest w stanie dobijać 4 bary, na ciepłym, na wyższych obrotach trzyma 3,5, no to raczej wał nie jest wyjechany, tylko raczej pompa nie jest w stanie wyrobić. Bo jeżeli na niskich obrotach jest niska wydajność pompy i te ciśnienie jest słabe, a na wysokich obrotach, kiedy ona ma wyższe obroty, jest lepsze, no to moim zdaniem być może tutaj jest winowajcą pompa. No ale tak jak mówię, nawet jeśli się okaże, że nie, zrzucę wał i zrzucę miskę i się okaże, że na przykład wał jest podtarty, no to wtedy tak czy siak i tak będzie trzeba wymienić pompę oleju, i tak będzie trzeba wymienić tą pompę oleju, więc wymiana pompy na pewno nie będzie na darmo. Natomiast może się okazać, że to po prostu nie jest jedyna przyczyna, ale zobaczymy. No ja myślę tylko i wyłącznie wymienić tą pompę, ewentualnie zobaczymy panewki, czy panewki nie są do wymiany. Z tym, że no mówię, no panewki ja bym tutaj jak założyć to raczej Bimeta, a jeżeli chcemy zakładać inne, te marchewkowe panewki, no to liczmy się z tym, że te panewki długo nie pojeżdżą. Ja obstawiam, że być może nawet te, które są założone, będą miały lipę. Natomiast tu jeszcze, tak jak mówiłem, no olej teraz będzie zalany troszeczkę wyższej półki, 15W40, więc też na tym oleju może się troszeczkę inaczej zachowywać ciśnienie. Lepszy olej lepiej tutaj trzyma te parametry. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Za rok być może przejdziemy już na 15W50. Ale to już zobaczymy, co będzie za rok. W tym momencie, ze względu na taką sytuację, a nie inną, jaka panuje na świecie tak naprawdę, no był też problem z stanem magazynowym lokalnie i wiecie, zamawiać mi się też zbytnio nie chciało, bo potrzebowałem ten olej, a i tak wyszło, że jeszcze go nawet nie zalałem. Dobra. Tyle na teraz, lecimy zabierać się tutaj za Michę. No cóż, miałem wam nagrać timelapsa, zapomniałem o tym, bo go wyłączyłem. Latałem włączyć sprężarkę, jeszcze kumpel przyjechał w międzyczasie i tak się rozpędziłem, że już tą miskę zdjąłem. Trudno co. Wiecie, jak się miski zdejmuje, śruby odkładamy oczywiście w kuwetki i nurkujemy pod silnik. Zobaczcie, tutaj już tak, dwa zabezpieczonka odbezpieczyłem. Chcę zobaczyć panewki na tym tutaj wykorbieniu. No i no co to można powiedzieć? Czekajcie, jakoś tak światło trzeba manewrować tym, żeby to ładnie było widać. Bo GoPro to jest ciulnia, zobaczcie, tu widać, że na ściance widzicie, jest taki inny kolor, nie jest tak czarno jak na wale. Tam widać, że bez problemu się silnik wygrzewa. Blok nie jest brudny, to samo się tyczy tej strony. O, tu widzicie, jak to wygląda. Mi się podoba, nie powiem, że nie. Smok jest czysty. Pompa oleju jest do wymiany. Tu trzeba oczywiście wszystko wyskrobać. Tu widzicie, od tylnej obudowy jest powierzchnia już wyczyszczona. Tam jeszcze będziemy to czyścić. No i trzeba będzie się brać za to. No idę teraz tego, wziąć pneumata 19 bodajże tutaj. Szczelimy sobie te śruby pneumatem, zdejmiemy panewkę, zobaczymy, jak wygląda panewka dolna. Możemy później troszeczkę zjechać wałem w dół, przekręcić go w prawo. No i wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda panewka górna, bo pamiętajcie, że nacisk jest z góry na dół. Dlatego dolne panewki to jest tak naprawdę nic, jak zobaczycie, bo dolna panewka nie przynosi takiego ogromnego obciążenia jak górna. Dlatego te górne trzeba po prostu zobaczyć, a nie dolne. No ale na pierwszy rzut oka silnik się wydaje być ok. Powiem wam, nie ma jakiejś tragedii. Liczę, że to tylko będzie pompa, bo jeżeli się okaże, że to są panewki wyjechane, to trochę słabo. No, pokusiłbym się o odkręcenie tutaj stopy, znaczy tutaj podpory wału, o, czyli panewki główne zobaczyć. Bo te główne to mi się wydaje, że nie wiem, czy były w ogóle kiedykolwiek ruszone. Być może to właśnie one tutaj bardziej mają problem z ciśnieniem oleju. Ciężko mi to w tym momencie jest po prostu stwierdzić. Ale to by się wiązało z tym, że później to będzie lipnie tutaj złożyć.
No nie wiem, można zawsze zobaczyć. Wiem, że korbowodowe były wymieniane. Główne nie były chyba nigdy ruszane. Być może chyba, że tata kiedyś jakoś gdzieś tam coś robił. Ja przynajmniej pamiętam, że gdy robiłem tutaj remont, kiedy wymieniałem te zestawy naprawcze, to wiadomo, trzeba było zdjąć stopy korbowodów i trzeba było tam wymienić panewki. Znaczy trzeba było wymienić, trzeba było je zdjąć, żeby wyciągnąć tłoki. I były wymienione panewki. Panewki jeżdżą tutaj 3 lata, zrobiły 200 motogodzin. Są to panewki firmy Male. Zaraz zobaczymy po prostu, jak one będą się tu prezentować. Dobra, zobaczcie, świeżo po zdjęciu. Tu oczywiście mamy olej. Zobaczcie, o. Tu pięknie olej na panewce wygląda. Czekajcie, jakoś tu muszę światełko sobie dać. Przetrzymywał. O Jezus Mary. Idealny. Nic śladów. Porządny wał korbowy. Cieszę się niezmiernie. Natomiast panewka. O, trzeba wstać się wygromolić z tej ziemi. Możemy zobaczyć. Tu ją przymocujemy. Czekajcie. Zobaczcie, moi drodzy, jak to się tutaj prezentuje. Elegancko. Tu ślicznie, zobaczcie. Nowa panewka. Tu jakiś tutaj ma ślad malutki, ale to tam nie ma jakiegoś problemu. Mogę z pełną premedytacją je wsadzić. Zobaczcie, tutaj na zamku się wszystko trzyma. Nic nie wypada. Jest luks. Powiem wam, jest super. Skoro tak wyglądają panewki, to się nie boję. Wymienię samą pompę i zobaczymy, co się będzie działo. Ale jeszcze oczywiście trzeba porównać górną, ale wątpię, żeby górna była w jakimś złym stanie, jeśli tak wygląda dolna. Czekajcie, teraz tak. Wał muszę przesunąć w tamtą stronę, czyli weźmiemy delikatnie. O, nie będziesz chciał tak iść. O kurde, dobra, weźmiemy jakiś tam klucz. Tu mam taki duży akurat. Przestawić go trzeba. Chciałbym minimalnie cofnąć. Tylko żeby mi z moim szczęściem oczywiście panewka nie spadła, bo one lubią wypadać. Dobra, tak tego nie zrobię, muszę wziąć małą grzechotę i to ogarnąć. Macie wszystko, że tak powiem, na żywo. Żaden pić na wodę fotomontaż. Wrzucimy. Poczekaj chwilę. Dobra. Wypadła. Ale to pół biedy. Zobaczcie, tutaj też nie ma strachu, tylko czekajcie, bo skoro spadła, teraz tu trzeba delikatnie przetrzeć. O. Też jest super. Jednak te panewki nie są aż tak marchewkowe, jakby się wydawało. Wiadomo, ten eksploatacja tego ciągnika też do jakichś tam hardkorowych nie należy. Aczkolwiek co bardziej złośliwi, to piszą, że ja ten ciągnik tak katuję. No zobaczcie, skatowane panewki w świetle internetu, a przechodząc do realiów, zobaczcie, moi drodzy, tu o sam dół 3-0, to są panewki Male bodajże, ile się nie mylę, tak mi się wydaje, że to były Male zakładane. Zobaczcie, 3-0 na końcu, to są nominalki, były wymienione 2 czy tam 3 lata temu, chyba już trzeci rok będzie. 200 motogodzin na nich zrobiło, więc tutaj nie ma jakiegoś tam, nie ma jakiegoś problemu, nie ma jakiegoś tam, nie ma jakiejś tragedii tu ogólnie. Więc wydaje mi się, że zmiana samej pompy powinna tutaj pomóc, bo wał nie wygląda źle i panewki wyglądają świetnie. Bo po złożeniu silnika wtedy, kiedy były wymienione zestawy naprawcze, silnik, olej był ok,
Po jakimś czasie dopiero zaczął siadać, więc wnioskuję, że to może być wina pompy. Dobra, jeszcze możecie tutaj zobaczyć, mała porada dla Was. Jak kupicie nowe zabezpieczenia, to one wyglądają w ten sposób. Widzicie, one są tylko tak delikatnie porozginane. Stare zabezpieczenia, możecie zobaczyć, wyglądają w ten sposób. One są tutaj mocno odgięte, szczególnie te dwa. Te trzecie się później zaklepuje. I teraz rada dla Was. Weźcie sobie je wstępnie, rozegnijcie jeszcze bardziej, szczególnie te dwa pozostałe, o tu o. Żeby Wam było łatwiej to po prostu później na miejscu zabezpieczyć. Bo jak macie tak delikatnie zaklepane, to to takie jest, wiecie, byle jakie. Później jest ciężko, bo od dołu, jak jest za mały kąt, ciężko jest to później ładnie zaklepać. A jak sobie wstępnie tutaj jeszcze mocniej dogniecie niż są, to wtedy będzie ok. No i już tutaj od dołu tylko to zamocujemy, jeszcze tylko drugie trzeba bardziej podgiąć, widzicie. Teraz będzie łatwiej po prostu tu się zaprzeć śrubokrętem i to rozgiąć. Dlatego zawsze sobie tutaj staram to jeszcze przygotować przed. I teraz widzicie, to jest tak zrobione. Ten jeden ząbek tutaj trafia na naszą nakrętkę. Na śrubę, znaczy się na łebek śruby i widzicie. Teraz to będzie łatwiej tutaj zakręcić, a tamte będzie łatwiej zaklepać. I to samo się tyczy tej strony. O, wsadźcie sobie fimadło, dokręćcie. I tu widzicie, to jest tylko tak delikatnie zagięte. To trzeba tutaj mocniej wziąć, trochę za sobą, tutaj odgiąłem się, całe rozginę, ale to i tak później się dociągnie, dokręci, tylko mówię, tutaj bardziej sobie, czy teraz zaklepcie, czy tu właśnie tak jak teraz, ja kombinerkami, no widzicie, tu jeden trochę jeszcze bardziej i drugi tak samo, o. I później Wam od dołu będzie to dużo łatwiej zaklepać już tak, jak powinno. Dobra, moi drodzy, możecie zobaczyć, tutaj mamy już dwie pompy na stole. Sekcja zwłok, że tak powiem. Tu od razu możecie zobaczyć, mamy parę różnic. Na przykład zobaczcie, Hylmet tutaj robi płaski powrót. I zobaczcie, tu jest inaczej to obudowane niż w przypadku oryginalnej pompy. Chyba oryginalnej. Coś mi się wydaje, że ta pompa jest oryginalna. Bo coś nie kojarzy, żeby ktokolwiek kiedyś tu już zaglądał. No tu mamy oczywiście ssanie. I tu mamy kruciec, który musimy odkręcić, przykręcić tutaj do nowej pompy. Co do dwóch pomp, no to wiadomo, tutaj w sumie zbytnio nie ma co kombinować, gdy chodzi o te pompy. Niektórzy tutaj się bawią tymi zaworami bodajże i coś tutaj zwiększają, próbują podłożyć, coś podkręcić. Ja Wam powiem tak, w przypadku pompy, jak dostajecie takie tutaj od Hylmeta, tutaj nie ma nic zbytnio do kombinowania, do ustawiania, po prostu to odkręcamy. Całą pompę, czyli dwie śruby tutaj, które są zabezpieczone jeszcze blaszką. Chyba, to nie wiem, co to za blaszka. Ta blaszka chyba tam na śrubie została. Tak, tam jest na śrubie jeszcze. Chyba, że to jest tutaj jeszcze jakaś podkładka do niej. A, tu macie jeszcze podkładki, o, zobaczcie. Tu jest jedna, druga. O, tu jedna, druga. Jest jeszcze więcej? Chyba nie. I tu mi się wydaje, że te podkładki są w tym miejscu, żeby ustawić je na zęby dobrze. Tak by tutaj to wyglądało. Jeszcze zobaczymy, jak to katalog opisuje. Dziwię się, że są tylko trzy. Ale dobra. Tak jak mówię, teraz przekręcimy ten kruciec tutaj, żebyśmy mieli na przewód do zasilania. I później Wam powiem, interesuje mnie, jak wygląda ta pompa od środka. Rozbierzemy sobie to i zerkniemy, jak tam wyglądają wirniki, jak te tam zębatki całe tłoczące wyglądają i w jakim są stanie, jaki tam jest luz. Dobra, możecie zobaczyć, właśnie to popuściłem, zdjąłem i tak oto się prezentuje to od środka. O. Tutaj czuję, że o, tu zobaczcie, pierwsza sprawa, zobaczcie, stworzeń się obraca, mimo że zębatka stoi w miejscu, to jest raz. Tu między zębami też zobaczcie, już jest luz, nie wiem, jak to tam widzicie. To są chyba zęby nawet na kształt ewolwenty, mi się wydaje. No ale zobaczcie, tu na przykład jak przytrzymał ten rotor, o. Lata to. Dobra, wyjmiemy tutaj. Widzicie, jest wpust. Tu jest te koło. Tak się zastanawiam, dlaczego tutaj to tak lata, ale zobaczcie, no ewidentnie pompa właśnie już mogło się stać troszeczkę źle, Wam powiem, zobaczcie. Jeżeli to było takie rozpierniczone, jakby ten wpust obcięło już totalnie,
to mogłoby się skończyć tym, że 30 by straciła smarowanie totalnie. Tutaj natomiast to do samej pompy, no to powiem wam, że tragedii nie ma, bo... Czekajcie, wsadzimy to z powrotem. Luz się powinno patrzeć między tutaj, między zębami a obudową. I tu wam powiem, że tragedii akurat nie ma, ale nie podoba mi się ten tutaj właśnie luz. Zobaczymy, no. Nowej pompy nie rozbieram, bo to nie ma sensu. Tutaj między innym, no ale tu jeszcze widzicie, między sobą na zębach też jest jakiś tam minimalny luz. Także zobaczymy, jak to będzie śmigać. Te zęby to w ogóle, jak patrzę, to one są chyba na kształt ewolwenty. To chyba wcześniej już powiedziałem, ale... Zęby ewolwentowe są takie, które się po sobie toczą, a nie między sobą trą. One się pchają w zasadzie w sumie. A nie, że muszą między sobą wytwarzać tarcie. One po prostu, kiedy się zazębiają, to ząb tutaj, w tym momencie, kiedy idą, tu nie zachodzi tarcie, tylko one tutaj wchodzą i w tym momencie tu jest styczność, i on go wypycha i puszcza. Czekajcie, bo ja to pokazuję do siebie, a nie do was. Zobaczcie. Powiedzmy, jak tu są wszystkie zęby, to na kształt ewolwenty nie ma czegoś takiego, że tu zobaczcie, o, teraz na te serdeczne, czy jakie tam są. One tu się nie trą między sobą, tylko kiedy wchodzą na siebie, to ten tutaj przechodzi idealnie, teraz go pcha, ten drugi już ma też tutaj styczność i one się pchają między sobą. Tak jak właśnie to jest tutaj, widzicie? Czekajcie, niech no ja to tutaj wrzucę. O. To są właśnie, tak działa ząb ewolwentowy. Ta pompa za to znowu nie działa jak powinna. No właśnie, o. I tu jest podobna zasada działania. Widzicie, one są tak wyprofilowane, że kiedy tutaj to wchodzi, to ten ząb pcha jeden z drugim. Tu między nimi nie powinno zachodzić tarcie. Widzicie, one są takie jakby pchane. Wiadomo, że to może nie jest idealna ewolwenta, bo jednak wyprodukowanie zębów w 100% ewolwentowych, które mają tam największy procent, największą powierzchnię, że tak powiem, styku, ale bez tarcia, jakoś coś takiego, powiem wam, nie chcę się teraz nawet przypominać dokładnie tego wszystkiego, no to powiem wam, że jest to ogólnie trochę droga sprawa i gdyby to wszystko było tak idealnie ewolwentowe, no to niestety, ale byłoby to strasznie drogie. Dobra, tu poza tym, tu też jakoś tam tragedii na tym nie ma. Zobaczymy. Nawet jeśli ciśnienie oleju się zbytnio nie poprawi, to samo to, że tutaj ten wpust, już widzicie, po prostu został wyrobiony i naprawdę mogłoby się to niebawem skończyć utratą smarowania i to w trakcie pracy. W tą stronę też jeszcze jakoś... O, widzicie. Ciekawi mnie, czy nowa pompa ma to samo, ale raczej nie powinna. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ale liczę na to, że ta pompa, skoro jest nowa, będzie o wiele lepsza. Dobra. Tyle z zabawy w psucie. To idzie na włom. Tyle z tej pompy było. Tutaj ją zastępuje nowa pompa. Ona jeszcze na chwilę wróci. Ten króciec potrzebuje, się już rozpędziłem. Widzicie, u mnie bardzo szybko następuje wymiana sprzętu na nowy. Jeszcze musimy odkręcić ten króciec i ponownie wywalimy. Dobra, tak jak możecie zobaczyć, tutaj już mamy smok od razu założony. Nowa uszczeleczka, tu widzicie zaklepane zabezpieczonka, wszystko ładnie dociągnięte. Tutaj dana ta podkładka, te co były, tutaj o widzicie. Nie wiem, gdzie jest druga, ale i tak ze względu na zużycie w jakimś tam stopniu koła, wydaje mi się, że lepiej nadać po jednej. Ta minimalna grubość nie powinna zrobić różnicy. A wiadomo, że koło pośrednie, to koło napędowe od pompy nie jest nowe, więc tym bardziej raczej tu nie powinno stanąć to problemu. Zaraz to przymierzę, czy to aby na pewno będzie, nie będzie tam jakoś tam za bardzo parcia na to. No i jeszcze tylko ten oczywiście króciec, znowu na niego patrzę i dalej go nie przykręciłem, ale już się za to biorę. No ale tak to właśnie wygląda tutaj w tym momencie. Dokręcę jeszcze ten króciec i montujemy to na silnik. No i jeszcze jedna rzecz, bo akurat zdjąłem, zobaczcie, tutaj taka jeszcze podkładka idzie miedziana.
taka uboga jakaś, to chyba nawet jest aluminiowa, nie miedziana. Ja tu dałem miedzianą, widzicie, taką konkretną, grubą. Widzicie, nawet wystaje bokami. Także też tutaj nie ma co oszczędzać. Na razie jest przykręcone tak jak jest. Dociągniemy to jeszcze od dołu, bo od dołu będzie wygodniej. Chcę się teraz tą Fimadą wkręcać, bo jak jest starym sprzętem, to jest ciężko ją założyć. I teraz w końcu nurkuję pod silnik i to idę przymocować. Dobra, możecie zobaczyć, pompa ładnie siedzi. I teraz posłuchajcie. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze minimalny ten luz na napędzie całej tej pompy. Tak więc brak jednej podkładki nie oznacza żadnego problemu. Bo tak jak mówię, napęd pompy jest tutaj ten sam. Natomiast tutaj jest koło nowe, więc mimo wszystko tamte koło minimalnie jest gdzieś tam troszeczkę podjechane. Więc normalnym jest to, że gdy jednej tej małej podkładki będzie brakować, to nic się nie stanie, bo i tak ten luz będzie troszeczkę skasowany. Jest teraz spoko. Czekajcie, może jak wam tak będę świecił, będzie lepiej. O, widzicie, pięknie się tu pompa prezentuje. Teraz trzeba dokręcić ten kruciec i założyć tutaj wąż na zasilanie tutaj w bloku. To jest kanał, widzicie, to idzie do góry i idzie nam to na korpus filtra oleju. No i później tam dalej idzie rozprowadzone w bloku. Przy okazji chciałem zobaczyć właśnie, jak tutaj to wygląda, góra, wszystko. Ale widzę już tak. Tłok widać. Od góry elegancki, nie jest przypalony olej na nim ani nic. Tu również, czekajcie, może tym bardziej skupionym światłem. O, tam widzicie, jest ok. Nie wiem, czy wy to widzicie. No tak, GoPro może nie do końca będzie tu dobrze to pokazywać. Ale tam jest spoko, tłok wygląda ładnie. Tu wałek rozrządu też nie ma tragedii. Tutaj tłok jest ciut żółty od dołu. Ale to też nie jest jakiś tam problem. Silnik ogólnie oceniam na stan bardzo dobry. Jest tu spoko. Szóstki długie czy krótkie? Mam takie, to są na 20. Dobra, dokoptuję sobie jeszcze parę minut materiału, co to by się zbyt krótko nie montowało. Zobaczcie, tu mamy dekielek zamykający nasze tutaj łożysko, który został w tym momencie zmodyfikowany. Możecie zobaczyć, tu na razie tak oheftowałem to tylko. Mamy dołożoną tutaj kalamitkę, akurat kalamitkę M10, która będzie tutaj nam to smarowała, ponieważ no, mam tą tawotnicę pneumatyczną, to możecie zobaczyć, że jak tu weźmiemy, o, sobie na nogę na przykład położę, to tu mogę to normalnie wsadzić i złapać. O, zobaczcie. Widzicie, to się elegancko trzyma. Nakrętka w środku, nawet nie wiem jaka. To jest chyba M16. Coś mi się tak wydaje, że chyba 16. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć nawet. Gdzieś tak na oko myślę. No to zależy oczywiście, jaką macie końcówkę do kalamitki, do kalamitek, końcówkę smarownicy. Ja wziąłem tak, żeby to pasowało, widzicie, to jest z luzem. Dlaczego w ten sposób? Otóż dekielki, które posiadam, miały już kiedyś kalamitki, bodajże szóstki albo ósemeczki, chyba szóstki, bo tu był bardzo mały otwór. Lecz tata mi mówił, że te kalamitki zostały urwane, ponieważ jeżdżąc w bruździe, jedziecie, zahaczycie i tą kalamitkę bardzo łatwo wyrwać. Stąd teraz widzicie, mam tutaj wstawioną właśnie tutaj nakrętkę, która będzie to osłaniać. I teraz sobie tak pomyślałem, że tu jeszcze w środek można by było coś wkręcić, jakąś taką zaślepkę, żeby kalamitka również brudem nie zachodziła. No i powiem wam, że to kurde nie jest głupie. To naprawdę nie jest głupie. Nawet można z kawałka śruby coś zrobić. Na przykład wziąć kawałek śruby, wkręcić tutaj i środek tylko rozwiercić, żeby tu była mała ścianka. Śrubę 16 rozwiercić tutaj na powiedzmy 12. Kurde, to jeszcze nie głupie. Jeszcze to bardziej opatentuję wam, powiem. To nie jest wszystko. To na razie widzicie, no to jest tak poheftowane raz przy razie. Bo złapałem heftami tylko tutaj 6 punktów, później jeszcze te narożniczki tutaj przeleciałem. Jutro to sobie jeszcze bardziej poheftuję, żeby to ładniej wyglądało. Wyczyszczę to i pomaluję, bo no, jak już mam, to mam. Oczywiście zrobiłem to razy dwa. Tylko nie wiem, czy ta wystygła. Dobra, wystygło to. Widzicie, od środka jest ładnie kalamitka dana. Tutaj tak samo jest to zrobione. Tu może trochę gorzej mi wyszły hefty, bo no bo tak to wyszło. Ale tak jak mówię, jutro to sobie będę jeszcze, że tak powiem, rzeźbił, żeby to ładniej wyglądało. No ale generalnie założenie jest takie, że pokrywa tu jest oczywiście wkręcona i bez sensu jest to rozkręcać i tu pompować smar. Można to po prostu odkręcić raz i
Można wtedy tutaj bez problemu to nasmarować. No, tak jak mówię, ta wodnica pneumatyczna, więc teraz po prostu stałem się bardzo leniwy. Za każdym razem wolę podejść z kalamitką, puścić, pyk, 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 pyk i nasmarowane. Także wiecie, to się nie smaruje akurat często, tu chyba co 600 motogodzin, czy tam co ileś trzeba to robić, ale no powiem wam, że jeżeli mam już taki sprzęt, no to dla mnie to nie problem raz na rok przelecieć cały ciągnik w każdym miejscu. Najwyżej tutaj nie trzeba będzie dużo pompować, tylko tam delikatnie, żeby poszło i tyle. Co się jeszcze okazało? No łożysko jest wypierniczone. Tata mi zawsze mówi, że tu jest gwint ponoć zerwany. Okazało się, że gwint nie jest zerwany, ale łożysko jest roztrzepane, przez co po prostu wytrzepane raczej, przez co trzeba je po prostu kupić. Z drugiej strony tylko dociągnąłem, jest ok, tam było spoko. Z tej strony no, jest łożysko rozwalone totalnie, szczególnie te duże od wewnątrz, mniejsze chyba nie jest takie złe. A to czekajcie, to jest chyba nawet tutaj przecież. No tu można zobaczyć, te małe jeszcze jest, w sumie jest dobre nawet, tu zobaczcie, ten koszyczek jeszcze tak tragicznie nie lata. Kupię i tak obydwa na tą stronę. Drugą stronę, tak jak mówię, skręciłem, składam. Dlaczego nie wymienię od razu? No po co? Jeżeli tam są porządne łożyska, jeszcze jakieś chyba z fabryki czy coś, zostało to dokręcone, to nie jest rzecz problematyczna, to nie jest kuźwa sprzęgło, że trzeba pół ciągnika rozebrać. Jak lewa strona znowu będzie miała gdzieś tam jakieś bicie, to wtedy bez problemu można to sobie na spokojnie rozebrać i wymienić. Bo no skoro jest ok, to po co wymieniać coś, co jest dobre, jak to tak, że tak powiem. Z tej strony jest ewidentnie wytrzepane, więc z tej strony nie będę tego zostawiał, bo to nie ma sensu dokręcać i czekać, aż w końcu koło mnie wyprzedzi. A z lewej strony, że jest ok, no to po prostu zostało to dokręcone. Muszę jeszcze tylko jutro zawleczkę tam założyć te dekielki i będzie po sprawie. Napiernicza tam smaru, będzie się pięknie kręciło. Z tej strony no wymienię łożyska i też to nie będzie stanowiło problemu. Co wam mogę powiedzieć? Przy okazji palucha dzisiaj rozwaliłem, no ale trudno. Chyba są nawet, o, zakrwawiłem sobie trochę posadzki. Trudno. Oby mi nie zbanowali tego filmika za krew. To by było niefajne. No ale co wam mogę powiedzieć? Lubię stąd ujęcie, bo siebie widzę jeszcze lepiej. Trzymajcie się prudko, do zobaczenia. Cześć! So strong.